Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję jednych z najtańszych słuchawek od Modecomu z serii Volcano. Jest to model o znaczeniu Sword, czyli miecz. I dodam Wam, że do testów dostałem 3 headsety. Wszystkie cenowo są bardzo przystępne, bo jest to do 100-paru złotych. Ten headset z tych trzech jest najtańszy i tak się składa, że najbardziej przypadł mi do gustu. Ale też do paru rzeczy się tutaj niestety przyczepię, do jakich zobaczycie, posłuchacie. Dokładne ceny tego headsetu macie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Tak więc przed nami jedne z najnowszych słuchawek z mikrofonem w ofercie firmy Modecom z serii Volcano, oczywiście model MC839 Sword. Są to słuchawki, co trzeba nadmienić, naprawdę niedrogie, ale też nie powalają tutaj jakością wykonania. Temu się za chwilkę przyjrzymy, poruszymy właśnie takie cechy jak użyte materiały i komfort, a za chwilkę dowiecie się w dalszej części recenzji, jak wypada mikrofon oraz jakość dźwięku. Mamy 50 mm przetworniki, bardzo standardowy zakres przenoszenia dźwięków. Mamy tutaj naprawdę długi przewód, 2,20 m. Na końcu jest rozgałęźnik z pojedynczego wtyku 4-pinowego na rozgałęźnik 2x3 piny do mikrofonu i do słuchawek. No i oczywiście mamy oplot, który jest solidny i dość miękki. Mamy także wtyk USB do LEDów tych słuchawek, czyli jest to tylko taka opcja dodatkowa, którą możemy mieć, a nie musimy. Mamy bardzo tandetny, taki pusty, plastikowy pilocik, jak w wielu headsetach niestety się zdarza. Włącznik, wyłącznik mikrofonu w postaci takiego też tandetnie chodzącego suwaczka i bardzo luźno kręcący się potencjometr. Takie jedno przekręcenie z haczykiem też jest cała regulacja głośności, ale jest umieszczony w takim dość dobrym miejscu. Mamy zabezpieczenia, żeby ten przewód się nie wyłamał. I w samej słuchawce też jest to dobrze tutaj zakotwiczone, dość dobrze to działa. Mamy mikrofon, który jest sztywny, plastikowy i tak właśnie się z niego korzysta. Działa tutaj w tym przypadku leciutko. Zobaczmy jeszcze przy okazji, jak jest z tymi LEDami. No zobaczcie, takie czerwone światełko i wtedy mikrofon też nam się świeci. Tak to wygląda w ciemnościach, taka funkcja typowo ozdobna. No jak już mamy na naszej głowie poglądowej przykładowego gracza te słuchawki, to zobaczcie. Dopasowanie jest całkiem dobre, z przodu przylegają bardzo ładnie. I powiem Wam, że ze słuchawek Modecomu ostatnich czasów te są dla mnie po prostu najwygodniejsze. No po prostu jest całkiem ok. Natomiast z tyłu, jak widzicie, troszeczkę tutaj przerwy są. Tak więc wygłuszenie jest dość przeciętne przez to i także mamy lepszą wentylację po prostu. No coś za coś. Gorsze wygłuszenie, ale za to więcej powietrza tam dochodzi i uszy po prostu się nie pocą. Oczywiście manekin to manekin, na przykład u mnie na głowie się te przerwy z tyłu nie robią, więc tutaj to dopasowanie jest kwestią indywidualną, zależy dużo od głowy gracza. Mamy plastik, który wygląda no tak bardzo, bardzo podstawowo, już nie chcę tutaj mówić ponownie, że tandetnie, ale jest dość wytrzymały, chociaż trochę skrzypi, no bo to jest plastik od spodu, taka miękka poducha. Mamy prowadnice, które niby chodzą skokowo, ale tak szarpią, naprawdę trzeba użyć siły. I żeby to precyzyjnie wyregulować, trzeba trochę się tym pobawić. O, ta chodzi trochę lżej, ale i tak jest opór. No i w każdym razie są plastikowe, ale wzmacniane elementem metalowym, więc jest to oczywiście jakiś plus. Następnie mamy na szczęście matowe plastiki i ten plastik troszeczkę lepiej wygląda niż ten na górze. No i mamy właśnie te LEDy. Te plasticzki czerwone wyglądają też niezbyt jakoś ekskluzywnie, żeby nie nazwać tego inaczej. W każdym razie pod względem użytych materiałów po prostu szału tutaj nie ma. Bardzo podstawowy poziom, ale trzeba też powiedzieć słowo o tych padach, które są, no powiedzmy, całkiem niezłe. Jest tego tutaj troszeczkę, jest dość mięciutkie. Natomiast też nie ma pod tym względem rewelacji. I już Wam mówię, jak jest z miejscem. Mamy tutaj jakieś 55 mm w pionie i jakieś no 45, niecałe 50 w poziomie, a na głębokość
to są 2 cm. Więc tak, są dość głębokie, tego mogłoby być więcej wypełnienia, ale jest wystarczająco, w takim poziomie zadowalającym. No i przestrzenie są też całkiem duże, uszy tutaj powinny wchodzić bez większego problemu. Więc generalnie są dość wygodne, ale bez przesady, nie porównujmy ich na przykład z HyperX Cloud czy innymi takimi słuchawkami naprawdę topowymi, gdzie w większości przypadków są opinie pozytywne na temat komfortu. Po prostu komfort jest ok, ale bez rewelacji. Jakość wykonania jest tutaj bardzo przeciętna i design jest też taki sobie. Jeszcze pewnie jesteście ciekawi, ile one ważą. To już Wam mówię. Jest to jakieś 280 gramów, a więc jest to taka waga średnia słuchawek. Nie jest to ani jakieś specjalnie ciężkie, ani też nie jest to waga piórkowa. Powiem Wam, że na głowie one po prostu nie ciążą specjalnie. Pod względem wagowym też jest całkiem ok. No dobrze, słuchawki mam na głowie i będziemy teraz robić test mikrofonu. Widzicie przy okazji, że headset jest takiej raczej średniej wielkości. Nie jest ani specjalnie duży, ani też nie jest ciężki. Natomiast już Wam będę przełączać próbkę na rejestrator cyfrowy, a za chwilkę będzie też dograna próbka z komputera. No dobrze, próbka ruszyła i możecie w tej chwili posłuchać, jak brzmi ten mikrofon na dość dobrej jakości rejestratorze cyfrowym Tascam DR05. Oczywiście tutaj sygnał mamy troszeczkę wzmacniany, jest to urządzenie droższe niż większość podstawowych kart dźwiękowych do komputera, ale za chwilkę posłuchacie jeszcze próbki na karcie za około 100 parę złotych do PC-ta na USB, czyli Creative Sound Blaster G1. Na której robię wszystkie testy mikrofonu, także jako drugi dodatkowy test. No i teraz czas na drugą próbkę. Też żeby Wam tutaj chwilkę ciszy, żebyście posłuchali, czy nagrywając na komputer występują jakieś zakłócenia tła. Ok, no i właśnie tak wypada ten mikrofon nagrywany na komputer kartą dźwiękową na USB kosztującą nieco ponad 100 zł. Dobrze, czas podsumować. Te słuchawki może jakiejś rewolucji na rynku słuchawek dla graczy nie zrobią, ponieważ są bardzo przeciętne pod każdym względem, ale za to też nie kosztują fortuny. Są to typowo słuchawki na każdą kieszeń. Atutem może być dość dobry mikrofon oraz to, że są naprawdę wygodne. Co do designu i jakości wykonania, jest to tutaj kwestia dyskusyjna. Osobiście mam tutaj mieszane uczucia, ponieważ w niektórych miejscach są wykonane troszeczkę lepiej, w niektórych trochę gorzej. Ale generalnie w tej cenie naprawdę nie jest źle. Jeśli stwierdzicie, że takie słuchawki będą dla Was dobre, to oczywiście link do sklepów do zakupu tych słuchawek jest w opisie filmu, tak więc sobie sprawdźcie, gdzie może jest jakaś promocja, akurat jeszcze taniej je można wyrwać, a jak nie, to na moim kanale nie brakuje recenzji słuchawek dla graczy, jak i takich klasycznych stereo. Tak więc na dzisiaj to wszystko, kolejne filmy już niedługo, pozdrawiam Was, cześć!